Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchidelii. Dzisiaj mam przepis na naprawdę przepyszną szarlotkę bez pieczenia. Idealnie delikatną, niezbyt słodką i z najlepszym na świecie kremem oraz chrupiącymi płatkami migdałów na wierzchu. Dokładny przepis znajdziesz, podobnie jak resztę moich przepisów, na orchideli.com. Link do przepisu jak zawsze znajduje się w opisie pod filmem. A jak już będziesz na mojej stronie, zajrzyj koniecznie do sklepu Orchideli, dwa nowe e-booki i przepis na pyszną tartę w wersji wideo, teraz w nowych jesiennych cenach. Zapraszam! Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału i włączenia dzwoneczka powiadomień, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy przepis. Czekam też na łapki w górze od wielbicieli szarlotek. Dziś zaczynamy od kremu budyniowego, aby później nie czekać, aż budyń wystygnie. Jedną szklankę mleka, pół szklanki cukru i cukier waniliowy zagotowujemy razem mieszając. 6 żółtek, jedną szklankę mleka, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną łyżkę mąki pszennej mieszamy razem dokładnie. 6 białek, które pozostaną po kremie, możesz zamrozić w słoiczku. Jest to dokładnie taka ilość, jakiej potrzeba do zrobienia którejś z tych pysznych bez. Link do przepisu na bezy również umieszczam na dole w opisie pod filmem. Wymieszane żółtka wlewamy do gotującego się mleka i całość ponownie zagotowujemy, mocno mieszając, aby budyń się nie przypalił. Ugotowany budyń szczelnie przykrywamy folią i studzimy. 1,5 kg kwaśnych jabłek ścieramy na grubych oczkach tarki. Dodajemy 4 łyżki cukru lub więcej, jeśli jabłka są kwaśne, i całość dusimy przez 15 minut. W tym czasie 2 galaretki brzoskwiniowe lub pomarańczowe rozpuszczamy w 2 szklankach gorącej wody. Gdy jabłka się podduszą, wyłączamy ogień i upewniamy się, że jabłka przestały się gotować, po czym wlewamy rozpuszczoną galaretkę. Całość mieszamy i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Masa może nawet zacząć lekko tężeć. 200 ml mleka, u mnie waniliowego, ale może być też zwykłe, wlewamy do miski. Na dnie blaszki 20 na 30 cm układamy podłużne biszkopty, wcześniej każdy zamaczając w mleku. Użyłam tutaj 1,5 opakowania biszkoptów typu Lady Fingers. Na ułożone biszkopty wykładamy masę jabłkową, całość wyrównujemy i wkładamy do lodówki na mniej więcej godzinę. 250 g miękkiego masła ucieramy do białości, następnie po łyżce dodajemy wystudzony wcześniej budyń. Gotowy krem wykładamy na zastygnięte jabłka, wyrównując całość. 80 g płatków migdałowych prażymy na suchej patelni na jasnobrązowy kolor, po czym wysypujemy całość na wierzch kremu. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na 3 godziny lub najlepiej na całą noc. Smacznego!